Grzegorz Jasiak, napastnik Wagdy Poznań. Grzegorz, ostatni mecz musiałeś pauzować z powodu kontuzji, nie zagrałeś w Zdzieszowicach. Powiedz, jak się czujesz i czy jesteś już gotowy do gry? Czuję się bardzo dobrze. Dolegliwości już mi nie dokuczają. Gotowy, uśmiechnięty. Mam nadzieję, że w końcu przełamiemy niemoc, bo 7 meczy bez zwycięstwa to nic przyjemnego, więc liczę, że będzie dobrze w sobotę i zdobędziemy 3 punkty. Rozwój Katowice to taki zespół, który najlepiej spisuje się na własnym stadionie, nieco gorzej na wyjazdach. Jednak nie będzie to łatwy mecz. Zważywszy na naszą sytuację, na pewno łatwy nie będzie. Są przed nami, mamy 2 punkty straty do nich. A liczę na to, że uda nam się spotkanie wygrać, mimo że mamy kilku zawodników nieobecnych, ale inni dostaną szansę i na to liczę, że wywiążą się z zadania bardzo dobrze. Powiedz, jak nastawienie w drużynie przed tym sobotnim spotkaniem? No bardzo dobre na pewno. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnio nie mamy dobrej pasy i czas najwyższy zmienić to. Liczymy na to, że w końcu słońce zaświeci dla Warty i będziemy mogli zdobyć pierwsze punkty na wiosnę. Jakbyś tak mógł w ciemno obstawić wynik tego sobotniego meczu, jaki byłby twój typ? Daj Boże, byśmy wygrali 2-0.